By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, zrobiłam sobie peeling do rąk, który był podzielony na dwie części. To był peeling, a tutaj było serum kremowe. I zrobiłam sobie maseczkę serum energetyzujące do twarzy i dekoltu. Słuchajcie, te dwie rzeczy, czyli jedna całość, tak jak tu jest napisane, jest to peeling z naturalnymi łupinami z orzecha. Czy tam były łupiny z orzecha, to nie wiem. Na pewno te drobinki były bardzo duże i gęsto, ich było dużo, więc ci, co nie lubią, tak jak ja, co zawsze powtarzam, wizyta na plaży, gdzie piasek jest wszędzie, nawet tam, gdzie nie powinien być, no to ten peeling, co prawda on jest do rąk, do dłoni, no ale nie podoba cię go w użyciu. Pachnie bardzo delikatnie cynamonem, nawet jeszcze pachnie delikatnie cynamonem z właśnie nutką pomarańczy, naprawdę delikatnie, niczym więcej to nie pachnie, tylko właśnie delikatny cynamon i pomarańcza. Za to serum było bardzo płynne, koloru białego, takie mleczko, dokładnie do demakijażu, nie pachniało niczym, wręcz powiedziałabym, że bardzo chemicznie, ale bardziej chemiczny niż zapach cynamonu. Nie szło go wmasować w dłonie, bardzo się rozpływał wszędzie, no i musiałam go zmyć. Tak wygląda dłoń po użyciu tego peelingu. Widzicie? I użycie tego serum. Bardzo wysuszona skóra, naskórek, aż się z niego sypie. No nie wiem, u mnie się nie sprawdziło. Teraz to serum Revitalifruć energetyzujące z algą i z witaminą C. Wiecie, że ja z witaminą C tak niekonieczko, ale spokojnie zrobiłam. Tu było napisane, że to jest program oczyszczający do każdego rodzaju cery, wzmacniający do cery naczynkowej. Ja nie mam cery naczynkowej, ale mam lekkie przebarwienia po opalaniu i to bardzo mi podbiło te przebarwienia. Skóra stała się bardzo tępa, w dotyku nie jest przyjemna. Tu jest napisane, że zmiękczają zewnętrzne warstwy naskórka, wspomagają samo oczyszczanie skóry. No jeżeli to jest oczyszczanie, no to może tak. No i sposób użycia. Ja to nie niosłam tak jak jest, wprowadzać głowicą. Nie trzeba głowicą, bo można też manualnie rękami, dłońmi przez 5-10 minut. Słuchajcie, przez 10 minut do całkowitego schłonięcia. Przez 15 minut to się nie wchłonęło, więc nie wiem, czy to jest paczuszka na dwa razy. Spróbujcie na dwa razy to przetestować. Ja to zrobiłam na raz przez 15 minut. Nie dało się tego wchłonąć w moją skórę. Skóra nadal jest tępa. Nie. Ani się to nie sprawdziło u mnie na twarzy, ani się to drugie nie sprawdziło u mnie na dłoniach. Przykro mi. Pa, pa.